Jaką prezydent podjął nagłą i ostateczną decyzję w sprawie Kamińskiego i Wąsika? Czy prezes Kaczyński postawił na swoim? Jako komentarz powiem, że jeszcze w niedzielę rano prezydent zarzekał się, że nie ułaskawi polityków PiS. Nagle Andrzej Duda zapowiada ponowne ułaskawienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jeżeli może to zostać przerwane tylko i wyłącznie przez to, że ja ich ponownie po prostu ułaskawię, żeby po prostu ich ratować, to to zrobię, mówił prezydent. Nawiązując do strajków głodowych, jakie prowadzą zatrzymani politycy PiS, Andrzej Duda ocenił, że chciałby, żeby to zostało przerwane. Ja to zrobię, mając pełną świadomość tragizmu tej sytuacji. Również dla Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej. Prezydent w rozmowie z Super Expressem zapowiedział, że jednak dojdzie do ponownego ułaskawienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, żeby ich ratować. Zatrzymani politycy PiS prowadzą w zakładach karnych strajk głodowy. Mariusz Kamiński jest w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej. Chciałbym, żeby to zostało przerwane, mówił prezydent. Andrzej Duda został także zapytany, kiedy, jego zdaniem, Kamiński i Wąsik wyjdą na wolność. Mam nadzieję, że jak najszybciej, odparł. Przypomniał, że apelował do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, by ten zawiesił wykonywania kary przez zatrzymanych. Stworzyłem mu ku temu warunki. Niestety, nie korzysta z tego. Jest to dla mnie bulwersujące i uważam to za brutalne stawianie sprawy, ocenił prezydent. Duda w rozmowie utrzymywał, że ułaskawienie Kamińskiego i Wąsika z 2015 roku cały czas jest w mocy. Zarówno środowisko sędziowskie w Polsce, w jakiejś tam części także i prawnicze, które zmieniły zdanie na przestrzeni ostatnich lat, wyrywa kartki ze swoich własnych podręczników, udając, że dawniej nie mieli poglądów przed rokiem 2016. I upierają się, że to ułaskawienie wydane wobec panów Kamińskiego i Wąsika było niedopuszczalne, mówił prezydent. Jak dodał, w jego przekonaniu i w przekonaniu Trybunału Konstytucyjnego ułaskawienie z 2015 roku było dopuszczalne. Politycy PiS zatrzymani. Prezydent wszczął postępowanie ułaskawieniowe 20 grudnia 2023 roku. Sąd okręgowy w Warszawie skazał Kamińskiego i Wąsika prawomocnie na 2 lata pozbawienia wolności. To pokłosie tak zwanej afery gruntowej. Jak wiadomo, politycy utrzymywali, że wyrok nie może zostać wykonany, ponieważ w 2015 roku zostali ułaskawieni przez prezydenta. Po serii sprzecznych wyroków i w atmosferze prawnego chaosu Kamiński i Wąsik zostali ostatecznie zatrzymani we wtorek, 9 stycznia w Pałacu Prezydenckim. Po 2 dniach politycy zostali przeniesieni do oddzielnych zakładów karnych. Od tego czasu Kamiński przebywa w Radomiu, a Wąsik w przytułach starych pod Ostrołęką. Politycy informowali, że rozpoczynają głodówkę. W czwartek, 11 stycznia, po rozmowie z żonami skazanych, prezydent zdecydował o wszczęciu postępowania ułaskawieniowego wobec polityków PiS. Jednocześnie przekazał do prokuratora generalnego wniosek o zawieszenie wykonywania kary i zwolnienie polityków z więzienia na czas postępowania. Niestety minister sprawiedliwości nie pochylił się nad prośbą prezydenta, stwierdzając, że miejsce przestępców jest w celi. Ludzie komentujący sprawę polityków PiS często zadają w komentarzach takie pytania. Czy by opuścić mury więzienne, wystarczy rozpocząć głodówkę? Dlaczego prezydent tak bardzo nie martwi się o innych skazanych, którzy strajkami głodowymi próbują zwrócić uwagę, że są niewinni? Dlaczego prezydent tak bardzo pielęgnuje kolesiostwo? Dziękuję, że jesteś, subskrybuj kanał, trzymaj się i do usłyszenia w kolejnym materiale.